Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. Zostałem zaproszony do udziału w takim tryptyku wielkanocnym i osobą, którą chciałbym się zająć w najbliższych dniach, to jest apostoł Piotr. Nieprzypadkowo siedzę sobie w porcie Warneńskim Morza Czarnego i tak jak myślę, będziecie mogli zobaczyć również na kilku zdjęciach, jest parę łódek drogich, tanich, różnych. Dla wszystkich ich właścicieli to jest coś bardzo ważnego, czym się opiekują. Piotr to człowiek, który zostawił swój biznes, zostawił coś, co dla niego było bardzo cenne. Myślę, że nie mniej ważne i cenne niż łódki tych ludzi, które stoją właśnie na brzegu, na pirsie. Spróbujemy porozmawiać o Piotrze, który jest apostołem, który jest rybakiem, który jest skałą. Będę się posiłkował audiencjami generalnymi Benedykta XVI z 2006 roku. Są sprawy, z którymi się zgadzam i jak najbardziej są dla mnie inspiracją. Są takie, z którymi się nie zgadzam. Spróbuję je w jakiś sposób wyjęzyczyć. Mam nadzieję, że te rozmyślania czy te rozważania będą również dla Was inspiracją do przeżycia jeszcze głębiej tego postu. Postu, który jest specyficzny w swojej istocie, dlatego że jakby został zacieniony takim cieniem wojny na Ukrainie, od której nie uciekniemy i nawet nie wiem, czy powinniśmy uciekać. Spróbujmy to wszystko powierzyć Panu, który przyszedł po to, żeby być z nami w naszej codzienności, naszego życia, żeby być z nami wtedy, kiedy jest nam i dobrze, i źle, żeby po prostu z nami być takimi, jakimi jesteśmy. Zapraszam serdecznie do bycia razem z nami i powierzam Was Panu Miłosiernemu i Zmartwychwstałemu. Pierwszą katechezę poświęconą Piotrowi, apostołowi, chciałbym zrobić w takim miejscu publicznym, a mianowicie przed Centrum Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy. I to jest o tyle ważne, że znajdujemy się w takim czasie, jak wspomniałem we wstępie, który jest nacechowany takim cieniem wojny w Ukrainie i nie sposób od niej uciec. Tym bardziej, że spróbuję się dzisiaj odnieść do takiego momentu, który jest bardzo, bardzo specyficzny i bardzo, bardzo podobny. Jeżeli mówimy o Piotrze, apostole, dzisiaj, tak jak wspomniałem kiedyś, chciałbym się odnieść do audiencji generalnej Benedykta XVI z 2006 roku. Jeden z tych tematów jest poświęcony dwóm spotkaniom, dwóm sytuacjom z życia Piotra apostoła i one są w jakimś sensie dzisiaj wiodące w tym naszym rozważaniu. Pierwsze to cudowne rozmnożenie chleba, o którym czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 6, na początku tego rozdziału, kiedy Jezus mówi, że widzi ludzi, którzy są zgłodniali, którzy poszli za Nim, którzy nie mają co jeść. I to zaskoczenie apostołów, do których Jezus mówi, wydajcie im jeść. I oni są zaskoczeni, oni mówią, że oni nie mają co dać, nie mają nic, co mogliby dać. No więc pojawia się jakiś cień odpowiedzi, w którym padają słowa, że mamy tutaj 5 chlebów i 2 ryby, ale cóż to jest dla tak wielu. Jezus przyjmuje te chleby i te ryby, rozdziela, łamie, rozdaje rękami swoich uczniów. I to jest ten wielki dar, który staje się darem dzięki Jezusowi zwielokrotnionym. Te kilka chlebów i kilka ryb staje się ucztą dla tysięcy ludzi, a potem jeszcze uczniowie zbierają 12 pełnych koszów ułomków. Dzisiaj, tak jak wspomniałem wcześniej, jestem akurat przed centrum dla uchodźców.
Nie mogę w tej chwili akurat tego pokazać, nie wiem dlaczego, ale to nie ma znaczenia. W tym miejscu następuje cud rozmnożenia chleba, cud rozmnożenia ryb, cud rozmnożenia wody. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest cud rozmnożenia miłości dzięki Chrystusowi. Tutaj przychodzą ludzie, którzy nie mają nic, którzy są pozbawieni wszystkiego. Nie będę filmował ich w środku, dlatego że chcę zachować ich poczucie godności. Są ich setki w środku. Tylko spróbuję pokazać w ten sposób. To jest takie centrum w sali sportowej w Warnie. I tutaj cały czas ludzie przychodzą, wychodzą, dajemy i pomagamy, czym możemy. I to jest cud, i to jest fantastyczny cud miłości. Drugim spotkaniem w ramach apostolatu Piotra jest spotkanie z Jezusem po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Galilejskim. Wtedy, kiedy są w łodzi, kiedy Jezus staje na brzegu i pyta dzieci, czy macie coś do jedzenia. I kiedy Piotr rzuca się do wody, płynie, potem przynosi ryby, 153, jak mówi Ewangelia. I kiedy Jezus zadaje to słynne pytanie, czy ty mnie kochasz? Tam jest taki ciekawy bardzo element, na który chciałbym zwrócić uwagę i to on również zwraca, na to zwraca uwagę papież Benedykt w tej swojej, w tym swoim tekście z tej wizyty, z tego spotkania generalnego. Grecy używali w pojęciu miłości takich trzech słów. Filia, czyli przyjaźń, agape, czyli, przepraszam, sorge, czyli troska, i eros, czyli taka miłość erotyczna, ale też miłość potrzeby. Nie używali słowa agape. W Ewangelii Jana, kiedy czytamy pytanie Jezusa skierowane do Piotra, czy ty mnie kochasz, to jest to pytanie najpierw agapeo, a więc czy ty mnie kochasz miłością idealną, miłością, którą kocha Bóg? Odpowiedź Piotra jest bardzo ciekawa. Mówi, kocham cię, ale używa słowa fileo, czyli pochodzące od filia, a więc jestem twoim przyjacielem, ale nie potrafię cię kochać w sposób perfekcyjny. Jezus ponownie postawia to pytanie, czy ty mnie kochasz, używając słowa agapeo, a więc czy ty mnie kochasz miłością perfekcyjną, idealną, boską? A Piotr odpowiada, nie. Albo inaczej, tak, kocham cię, używając znowu słowa fileo, a więc jestem twoim przyjacielem, ale nie potrafię cię kochać miłością idealną. I wreszcie po raz trzeci Jezus zadaje to pytanie, czy ty mnie kochasz, używając słowa fileo, a więc pochodnika filia, a więc czy chcesz być, czy potrafisz być moim przyjacielem. A więc to Jezus, który schodzi do poziomu człowieka, to Jezus, który schodzi do poziomu wymiaru naszej ludzkiej miłości. I tak wygląda nasze życie, takie jest nasze życie. To Bóg, który przychodzi do nas, staje się podobny do nas, uzdalnia do tego, żebyśmy rozdawali Jego miłość, żebyśmy tą miłość dawali innym, uzdalnia do tego, żebyśmy potrafili rozmnażać miłość, którą On nam dał. I to jest, myślę, wymiar apostolatu, w którym uczestniczy Piotr, którego jest świadectwem, świadkiem. To jest wymiar apostolatu, do którego jesteśmy zaproszeni. Trochę przegiąłem, bo Tomasz zostawił mi tylko 5 minut czasu, a jest prawie 7. No ale nic, to myślę, że mi jakoś wybaczy. Miłego dnia.